Cześć, dzisiaj witamy Was z klubu Worek Kości w Warszawie, a tematem dzisiejszego odcinka będą horrory i twórczość Stephena Kinga. Gościmy dzisiaj w prologu panią Renatę Kuryłowicz, właścicielkę tego miejsca, ale też czytelniczkę Stephena Kinga, która wie o jego twórczości chyba bardzo dużo, chyba najwięcej w Polsce. No, na pewno nie wiem wszystkiego, są fani, którzy wiedzą znacznie, znacznie więcej. Ale na początek chciałam panią zapytać o to miejsce, skąd pomysł na klub? Pomysł na to miejsce zrodził się w 2016 roku, czyli półtora roku przed powstaniem Worka. I miała to być księgarnia. I rzeczywiście Worek jest księgarnią, ale to jest jego najmniejsza część w działalności codziennej. Nazwa, wiadomo było od samego początku, że to jest moja ukochana książka Stephena Kinga, Worek Kości, najbardziej kobieca według mnie historia. Czytana przeze mnie przez wiele razy i chciałam, żeby to miejsce się tak nazywało i jednocześnie bałam się skojarzeń z prawdziwymi kośćmi, tak? Bo Worek Kości to po prostu człowiek. Zarówno w książce Kinga, jak takiego określenia też używają specjalsi, żołnierze służb specjalnych, też na człowieka, Worek Kości po prostu. Tutaj literalnie w worku są kości, wszystkie są sztuczne, absolutnie nie posiadam prawdziwych ludzkich szczątków. No właśnie miałam zapytać, skąd pomysł na wystrój? Czy czaszka to jest jakiś symbol, który dla pani jest ważny osobiście? Jest dla mnie ważny raz, że sama kolekcjonuję czaszki. Wszystkie czaszki w worku to jest moja prywatna kolekcja. Poza tym czaszka jest symbolem w sztuce, a tu z kolei ja jestem historykiem sztuki, więc też mam do tego ogromną słabość, symbolem memento mori. I dla mnie to miejsce od samego początku miało oswajać śmierć, dla mnie jako wdowy, jako człowieka, jako pasjonata horrorów też. A poza tym kształt czaszki uważam za doskonały, jest tak piękny i każda czaszka jest jak odcisk palca, jak nasze linie papilarne, każda jest inna. Więc uważam, że to nie jest element wystroju, który powinien odstraszać, tylko to jest sztuka, to powinniśmy podziwiać. A pani przeczytała wszystkie książki Stephena Kinga? Nie wszystkie. Na przykład Mrocznej Wieży nie cierpię. A woli pani Kinga właśnie jako pisarza powieści, czy twórcy opowiadań? Czy to nie ma dla pani znaczenia? Nie ma znaczenia. On jest doskonały w samym opowiadaniu historii, która właśnie ten wątek nadprzyrodzony u niego jest naturalny. Znaczy on wprowadza potwory, czy jakieś koszmary, które prześladują człowieka. Zresztą genialne to, gdzie koszmar przybiera taką postać, z jaką my sami się wzmagamy w środku. Tak? To nie jest ten klaun. Klaun to jest tylko rodzaj takiego znaku czytelnego dla wszystkich, że może być przerażający, ale nie każdy widzi w to klauna. Każdy ma swojego potwora i on w sposób naturalny opisuje tak naprawdę zło, które jest w ludziach, prawdziwych ludziach, a wyzwalane jest często właśnie przez ten wątek nadprzyrodzony. To jest tylko jakiś pretekst, żeby pokazać, że tak naprawdę zło ma bardzo ludzką twarz. I jest absolutnie żywym człowiekiem, realnym, a nie zombie, który wyszedł z cmentarza. Bo to nie tak. I to jest, wydaje mi się, clue sukcesu Kinga. A gdyby ktoś chciał rozpocząć przygodę z Kingiem, to co by pani polecała na początek? Jaką powieść? Ciężko jest mi powiedzieć, bo jeżeli ktoś chce zacząć od wstrząsu, to polecam Wielki Marsz. To jest bardzo nieduża historia na granicy noweli, którą publikował jako Richard Bachman, opowiadająca o chłopcach, którzy idą w wielkim marszu i wygrywa ten, który przeżyje. I to, co się dzieje między tymi nastolatkami, to współzawodnictwo na śmierć i życie, to jest właściwie, można porównać tylko do Władcy Much, Goldinga, tylko że King jest bardziej przerażający. Ale można tak samo właśnie od Worka Kości, gdzie też jest wątek śmierci, wątek trupi i wątek nadprzyrodzony, a jednocześnie jest znakomita historia miłosna. A czy miała pani przyjemność poznać mistrza?
Tak, był taki moment, to był dosłownie moment w 2006 roku, kiedy wywalczyłam, naprawdę wydrapałam, wyklękałam, wybłagałam u agenta amerykańskiego Stephena Kinga zgodę na wyjazd do Londynu, gdzie we wrześniu 2006 roku było spotkanie z nim dla 30 osób z całego świata. Mhm. On był świeżo po wyjściu ze szpitala, kiedy się okazało, że po wypadku w 1999 roku został mocno poturbowany oczywiście i był długo w szpitalu, ale nie wyleczyli wszystkiego. Miał zgniecione płuco, co wyszło dopiero po kilku latach. I on właśnie wtedy był świeżo po kolejnej chorobie. Pamiętam jak dzisiaj, siedzieliśmy tacy stłoczeni w bardzo małej salce, można to porównać do sali klasowej. I wszedł King, a właściwie weszła świta. I on tak wystawał, ponieważ jest długi, wielki, chudy. Wystawał ponad nich wszystkich, oni go tak otaczali szczelnie murem. I to była godzinna rozmowa z nami, byli dziennikarze na pewno z Azji, byli dziennikarze z Europy, z Rosji też na pewno i ja jako wydawca wtedy tak trochę na przyczepkę. Pamiętam, że miałam robić zdjęcia, nie zrobiłam ani jednego zdjęcia, po prostu się cała trzęsłam z emocji. I tak nie wiedziałam, czy padać do stóp i całować go po rękach, nogach, czy nie. Zachowywałam się naprawdę jak nastolatka na koncercie rockowym. I no wiadomo, zamieniłam z nim parę słów na sam koniec, ale naprawdę on był tak pilnowany, żeby nie przekroczyć żadnego limitu rozmowy, kontaktu, wszystkiego. Zresztą widać było, że jest bardzo chory, że jest z nim źle. Wtedy przynajmniej było z nim bardzo źle. Wybraliśmy dla Was kilka propozycji horrorów, wśród których chyba każdy wielbiciel gatunku znajdzie coś dla siebie, bo będą książki o duchach, o wampirach, o przedwiecznym złu, ale także powieść, która aż spływa posoką, specjalnie dla wielbicieli gore i slasherów. I na początek polecamy Wam książki Stephena Kinga, a z jego przebogatego dorobku wybraliśmy dla Was dwie powieści. Pierwszą z nich jest Worek Kości. Żona poczytnego pisarza nagle umiera. Mężczyzna nie potrafi otrząsnąć się po tej tragedii, nie potrafi także wrócić do pisania i postanawia przyjechać w miejsce, gdzie wraz z żoną był najszczęśliwszy, czyli do domku nad jeziorem. Tam rzeczywiście odzyskuje swój talent pisarski, ale zaczynają go nawiedzać duchy. Worek Kości to opowieść o pisarskiej niemocy, o miłości, szaleństwie, inspirowana podobno powieścią Rebecca, Daphne de Maurier. Drugą powieścią Stephena Kinga, którą Wam bardzo polecamy, jest to chyba najstraszniejszy horror w dorobku mistrza grozy. W niejednym czytelniku wzbudził lęk przed klaunami. W małym miasteczku w stanie Maine dochodzi do serii makabrycznych wydarzeń, gwałtów i mordów. Okazuje się, że w kanałach tego miasteczka zamieszkało pierwotne zło, które ukazuje się między innymi pod postacią klauna, a dostrzec go mogą tylko dzieci. I tylko dzieci mogą to powstrzymać i zniszczyć. Siedmioro przyjaciół postanawia więc zabić potwora. Po 20 latach spotykają się ponownie i ponownie muszą stawić czoła swoim lękom i traumom z dzieciństwa. To jest jedną z najczęściej ekranizowanych powieści Stephena Kinga. Ostatnia adaptacja z 2017 roku ukazuje tylko wydarzenia z dzieciństwa głównych bohaterów, ale kontynuacja filmu ma się ukazać jeszcze w tym roku. Czerwony śnieg to opowieść o wampirach, ale w bardzo oryginalny, ciekawy sposób eksplorująca wampiryczny mit. Autor opowiada nam tutaj o trojgu bohaterów na tle trzech przepięknie sportretowanych epok historycznych, a poprzez losy tych bohaterów ukazuje także trzy postawy wobec wampirycznego przekleństwa. Pierwszym z bohaterów jest młody lekarz, który traktuje wampiryzm jak chorobę. Leczy się heroiną i wybija ogniska zarażonych. Drugiego bohatera, renowatora sztuki, obezwładnia i pochłania żądza krwi. Trzecią bohaterką jest młoda Amerykanka, dla której wampiryczne przekleństwo staje się szansą na poznanie własnej historii. Czerwony śnieg to przepiękna, przeniknięta melancholią opowieść o samotności i ideach, które zatruwają ludzkie umysły i przemieniają ludzi w potwory. Trwa najzimniejsza zima od kilkudziesięciu lat.
Jożokarski, któremu właśnie zawaliło się życie zawodowe i prywatne, przyjeżdża do rodzinnej miejscowości położonej u stóp gór i zatrzymuje się w rodzinnym domu, z którego nie ma niestety dobrych wspomnień. Stara się nie myśleć o przeszłości i o zimie sprzed 27 lat, ale przeszłość sama o sobie przypomni. W tajemniczych okolicznościach znika syn sąsiadów. Jożo odkrywa, że to nie jest pierwsze zaginione dziecko w okolicy. Strach to jest propozycja dla czytelników o najmocniejszych nerwach, ponieważ groza narasta tutaj ze strony na stronę, a atmosfera gęstnieje jak zimowy, przerażający las, w którym ukrywa się zło. W pewnym eleganckim apartamencie policja odnajduje zwłoki mężczyzny. Obok ciała leżą szczątki innej tajemniczej istoty. Będzie to początek serii makabrycznych wydarzeń, które staną się udziałem czwórki głównych bohaterów. Co ciekawe, imiona i nazwiska tych postaci są prawdziwe i należą do znajomych autorki. Alwetor Białe Miejsce to propozycja dla czytelników wymagających, połączenie bardzo krwawego horroru z elementami science fiction. Trup ściele się gęsto, krew leje się tutaj hektolitrami, ale pod tą grubą warstwą posoki odnajdziemy błyskotliwe dialogi, cyniczny humor i wiele odwołań do kosmologii i fizyki kwantowej. Jestem ciekawa, czy będziecie mieli odwagę, żeby sięgnąć po polecane przez nas książki i czy w ogóle czytacie horrory. Dajcie nam znać w komentarzach. A na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za odwagę. Oczywiście zapraszamy Was do Worka Kości, bo to naprawdę niezwykłe miejsce. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!